Wiecie ludzie, z tej strony Perkor, a to zagrajmy w Apollo Justice, Ace Attorney. Jest to już czwarta część odsłony serii Ace Attorney, w której w odróżnieniu od wcześniejszych części będziemy teraz wykrywać Apollo Justice zamiast Phoenixa Wrighta. Ale co właściwie na nas czeka w tejże grze? O tym się zaraz przekonamy. Czas na pokaz. Przegrałeś. Była to, że jestem w małych kłopotach. No, coś w tym stylu. Martwy. Ktoś go uderzył bardzo mocno. Ja proszę. Policja powinna być tutaj już w każdej chwili. Jestem w twoich rękach. A więc na to wyszło. Panikowany, pocący się, mogę się do tego przyznać, jestem zdenerwowany. A, dzień dobry. Dzień dobry, sir. Wyglądasz na zmęczonego, Justice. Podnieś się. O co, sir, nie, ja, wszystko jest w porządku. Ty dziwny hałas, he? Czy to twój głos? Przypuszczam, że tego można się spodziewać. Twoja pierwsza rozprawa. I to jeszcze morderstwo. Przypuszczam, że sprawiedliwość nie zaczyna małej ilości, he? Jest w porządku. Ja wstałem o 5 rano, aby przetrenować moje struny ze stali. Czyli to jest atak mojego głosu. Jest w porządku. A, to wszystko wyjaśnia. Podziewałem się raczej, że będziesz się jąkał przy pomocy swojego głosu. Chyba znowu to zrobiłem. Jak już wiesz, twój klient na dzisiejszej rozprawie jest to moim dobrym przyjacielem. Nie chciałbym, abyś pozwolił mu upaść, jeżeli łapiesz mój chwyt. Chwyt złapany, ja raczej łapię bardzo dużo. Na to wyglądało, że on był na noc morderstwa. Nie możemy pozwolić tej sprawie rozwalić się na kilka części. Tak, jest w porządku, sir. I jeszcze jedna rzecz. Nie mów, że jesteś w porządku, aż tak często. Ludzie być może mogą to źle zrozumieć. A więc będę przygotował naszą sprawę. Być może chcesz się przedstawić do klienta. Nazywam się Apollo Justice. Jeżeli jeszcze tego nie zapaliście, jestem nowym prawnikiem. A dzisiaj jest moja pierwsza rozprawa. Nie, żebym się martwił czy coś. Oskarżony jest podejrzany o morderstwo. Mój szef chce, abym mu pomógł oczywiście i ja to zrobię. Mam na myśli, tutaj nie ma żadnej możliwości, że on to zrobi. Nie, niemożliwe. Wygląda znajomo, prawda? Dobry. Dobry. A więc to wszystko zależy od ciebie dzisiaj. Pierwsza sprawa, zdenerwowany, poskakanie jego, aresztowany za dziwne zachowanie. Myślę, że powinienem coś powiedzieć? Pomocy? A więc ty jesteś... W porządku! Ja jestem w porządku! Pan w porządku, tak? Pamiętałem, że raczej miałeś dziwne imię. Tu już chyba dziś nie zaczęliśmy. Czy jesteś pewny, że to w porządku, żeby mieć mnie? Tom Gawin jest przecież najlepszym obrońcą sądowym. Jest twoim przyjacielem, jest dlaczego? Zobaczysz. Ty możesz to zrobić. Bądź pewny siebie. Ja naprawdę mi przykro, że to wydarzyło się do ciebie. Ja... Nasz czas. Czyż powinniśmy? Tak, ser. Okej, muszę się skupić. Pierwsza rozprawa. A więc nadchodzi sprawiedliwość. Albo jego nazwisko. Tego nikt nie wie.
A one schodzą obydwoje. Sąd rozpoczyna rozprawę. Prokuratora jest gotowa, Wysoki Sądzie. Obrona jest w porządku, ma nosi gotowa, Wysoki Sądzie. Mój umysł zanika, nie panikuj. A, zbyt głośno. To ty nazywasz się pan Justice? I to jest moja pierwsza rozprawa. Tak, Wysoki Sądzie, ale jest w porządku, naprawdę. Jest pewny? Twój głos brzmi raczej na taki przestraszony. Panie Gavin? Tak? Tak, Wysoki Sądzie. A ja byłem pod wrażeniem, że to ty będziesz prowadzący w tej sprawie? Tak, była moja intencja, tak. Jednakże obrońca musi zawsze słuchać próśb swojego klienta, a mój klient konkretnie poprosił pana Justice. Cóż, oczywiście, że on chciał sprawiedliwości, ale żeby oddać swoją sprawę dla takiego żółtozioba, dlaczego? Nie rozumiem. Przecież wszyscy mówią, że pan jest najlepszym orzeczącym w tym mieście, panie Gavin. Okej, a więc Gavin ma troszeczkę doświadczenia na rozprawach, ale czy ma głos ze stali? A więc zacznijmy. Oskarżony może wejść do sądu. Witam w moim sądzie. To jest naprawdę niefortunna bieg wydarzeń. To bardzo mi przykro, że muszę pana spotkać ponownie pod takimi okolicznościami. Długo się widzieliśmy, panie Wright. Zostawmy przeszłość za nami, dobrze? Widzisz, że jak ja jestem po prostu zwykły Phoenix Wright. Pianista. Pan Wright, jak to mogło się wydarzyć? Nie będę więc o tym więcej mówił. Czy prokuratura mogłaby wyjaśnić pańskie oskarżenia, panie Payne? Ale powiedzieć, że ty weszłeś do tego pokoju ze świeżym prawnikiem, a teraz chcesz jeszcze wyjść z łańcuchów. A, Winston Payne, subtelny jak zawsze. Ej! Miejsce zbrodni było w klubie Bash Blue, to jest rosyjska restauracja. Oskarżony Phoenix Wright wziął tam ofiarę klienta i uderzył go w głowę, smak, zabił go z dziunkrem. A więc klient w restauracji, tak pan mówi, a oskarżony mówi, że to był pianista z tego klubu, tak wygląda. Phoenix Wright, pianistą? To jest broń, którą może to zabrano życie ofiary. Butelka soku z wiśni, znaczy nie wiśni. Ma to, że oskarżony pił sok z winogron. Sąd akceptuje tą martwą buteleczkę, znaczy zabójczą buteleczkę jako dowód. Martwą buteleczkę, brawo. Coś do zapisania, Justice. Wszystkie dowody są umieszczone w zapisach sądowych. Bądź praktyka, znaczy żeby być praktyczny, zawsze sprawdza je bardzo często. Zapisy sądowe. Ja już o tym słyszałem. Użyj przycisku zapisów sądowych, aby patrzeć na dowody, które jak do tej pory zebrałeś. Jestem pewny, że to będzie zdolność, której musicie się nauczyć. Racja przycisku zapisów sądowych ma to, że jestem na to przygotowany. A więc ofiara była klientem w restauracji. Ale kim był ten Shady Smith? Wierzę, że on był po prostu podróżnikiem, jak chcecie. Ty podróżnikiem? Bazując na paszporcie, on był poza krajem od kilku lat. On dopiero zawrócił do tego kraju. A więc jego miejsce rezydencji jest niezbyt znane. Właściwie, znaczy miejsce do mieszkania. A miał jakieś połączenie z oskarżonym? To także jest niezbyt pewne, jak na teraz w sądzie. Wierzymy, że to było pierwsze ich spotkanie w tym klubie na nazwę zbrodni. A więc jeżeli dopiero coś spotkali, to po co morderstwo? Być może ofiara narzekała na zdolność grania na pianinie oskarżonego? To raczej wyglądało na sprawę, po pierwsze sądzie. Nie, motyw nie ma nic z brakiem skilla do grania oskarżonego. Przynajmniej nie na temat grania w pianino, a więc być może to zdjęcie wyjaśni. Hazard. Jak możemy zobaczyć, gra w pokera właśnie była na miejscu zbrodni. Czekaj moment. Czy to nie jest poker, nie jest hazardem? Przecież to jest zbrodnia we własnej osobie. Dokładnie, bo na to, że nasz oskarżony stał się bardzo zwykłym kryminalistą. Ohoho, pierwszy objection w tej grze, nie? To prawda, że oskarżony był powiązany w grę pokerową z ofiarą. Ale to było tylko to. Gra. W takim słowa znaczeniu są się. Po prostu rywalizacja, Wysoki Sądzie. Rywalizacja? Tak. Test. Walka na mózgów. Ciche zderzenie się pasji. Tylko karty, ich plecy, które były niebieskim ogniem. Wiedząc na co nadejdzie. Co? Karty na tym stole miały niebieski tył, Wysoki Sądzie. Wierzę, że obrona chciała po prostu poetycko powiedzieć na temat tego, co zostanie zaprezentowane, aby wywrać wrażenie na kobietach.
No to byłoby... A więc ustalmy to w pewnej kolejności. I dowiedzmy się więcej na temat tej gry o karty. Bardzo dobrze oskarżony. A więc będziesz zdawał do sądu na temat tej rywalizacji pokerową na tą noc. Z przyjemnością. To jest to, moja pierwsza rozprawa, a więc idziemy. Rywalizacja. Jestem pianistą, z wyboru, ale mogę raczej ciężko grać. Moją prawdziwą robotą jest to, aby grać z klientami przy stole pokerowym. Pokój, gdzie gramy i rywalizujemy, jest także jedną z głównych atrakcji w tym klubie. Zasady są proste. Gramy w grę pokerową, używając dwóch talii kart. To wszystko. Po prostu gra. Nasi klienci są szczęśliwi. Pianista, który nie może grać na pianinie. Lepszy niż obrońca sądowy, który nie może się obronić. Bardzo dobrze. Obrona może zacząć przesłuchanie. Dobrze, wysoki sądzie. O mój Boże. Ten utwór niszczy wszystko, nie? Znaczy, nie wiem, że nic się nie zaczęło, ale właśnie słyszymy Anus et Truth, czyli tak jakby przyznanie się do winy, więc... No nie wiem, do czego się przyznajemy, ale... Moje pierwsze przesłuchanie, nie mogę tego zniszczyć. Czy jest w porządku? Raczej się podzisz jak mysz. Mysz, gdzie? Tak się po prostu mówi, Justice. Twój głos raczej jest zszokowany i się trzęsie. Mój mózg boli i w ogóle, ser. Oglądałeś się, jak przesłuchuję ludzi wiele razy. Chyba nigdy tego nie robiłeś własnej osoby, prawda? A więc może chcesz, abym ci powiedział jakieś informacje na temat? Co powinien zrobić? Zapytać pana Kwina, aby pomógł mi z przesłuchaniem? Nie poczułeś żadnych pomocy, ser. Myślę, że uda mi się. Myślę, że będzie lepiej niż tylko myślisz, a więc ty to wiesz, więc tego nie rób. Jest w porządku. Głos ze stali jest gotowy na potyczkę. Moja broń, przyciskanie i prezentowanie. Znajdź jakieś sprzeczności, kłamstwa w tych zeznaniach i pokaż je sądowi. To jest przesłuchanie, naucz się go. Znaj go, zrób to. Sprzeczności? Kłamstwa? Phoenix Wright? Tak, jasne. Phoenix Wright nigdy kłamie i to stoi dla mnie, abym to odłonił. Obrona może zacząć przesłuchanie. A więc wyzwanie. Wyzwaniem będzie to przesłuchanie. Nie, ale dobra, zacznijmy od przyciśnięcia świadka. A i twarzą ci, abyś gra w pokera? No, na to wyglądało. Jestem profesjonalistą w końcu. Bea! Czy muszę niszczyć domę w tym stanowisku? To po prostu bądź... chyba jest trudno być szczerym, ciężko pracującym członkiem społeczności, takim jak i ja. Tak, twoja wyobraźnia zawsze miała pewien limit, Winston. Ty co? Grałem w pokera od 7 lat w tym małym pokoju. I nigdy nie przegrałem ani razu. Co? A więc wiesz, dlaczego klienci do mnie przychodzą, prawda? Pokonać niepokonanego czempiona wśród pokerów. To niezłe. To jest to. Jestem remisem. Nie, no jestem takim jednym z bohaterów. Czekaj, nigdy przegrałeś? Ani jednego razu? Jak już mówiłem, jestem profesjonalistą. Gra w pokera od 7 lat i nigdy nie przegrał? Czy to jest nawet możliwe? Jasne, jak się oszukuje. A co myślałeś? Nie wierzę! Ja też nie wierzę. Nawet nie wiem, co przycisnął, ale... Ten pokój z miejsca zbrodni, czy to jest atrakcja? No, to pewnie ma pewną historię właściwie. Ten klub, Bash Blue, był kiedyś miejscem, gdzie spotykali się ludzie z czarnego rynku. Czarny rynek? No, to było w przeszłości. Takie rzeczy jak czarny rynek to tylko... jest teraz tylko na srebrnych ekranach. Żeby nie powiedzieć, czy tam było naprawdę wiele wymian pod tym stołem. Właśnie tutaj, w tym pokoju. Zadumiony pokój. I jeszcze ten poker. No wiesz, tylko patrząc na to zdjęcie, czuję, że to jest złe. No, szefowie zawsze zbierali się przy tym stole, wymieniali się oferami, żeby być z dala od oczu prawa. A w międzyczasie oni mogli sobie patrzeć przez to małe okno. No, mogę sobie wyobrazić. Tak to faktycznie wygląda na to, że byłoby bardzo małe, aby zobaczyć coś jeszcze. Ten pokój ma także kilka innych trików, ale to tylko znają bywalcy. Tak czy inaczej, oni przychodzą zagrać w tym pokoju i odwiedzić historię. Ta mroczna przeszłość to wszystko co dobre, po prostu zwykła zabawa. No to są proste, gramy w pokera przy użyciu dwóch talii kart. Dwóch talii kart? Ale to było bardzo proste, aby nie dało się oszukiwać. Jeżeli masz dwie talie, nikt nie może przecież podrzucić sobie kart. No, jest coś, co jeszcze zauważyłem. Na dodatek
tych kart na stole, także są jakieś na podłodze. Dokładnie, karty są na stole, karty pod, na podłodze i każde z nich robi kompletną talię. Miejsce zbrodni jest pomalowane niebieskim z fondem kart. To poeta. To było poetyckie, naprawdę. My po prostu używaliśmy dwóch typów w tym klubie. Jedna talia kart jest czerwona, druga niebieska. Jak sobie przypominam, w pokerze musisz mieć rękę z pięciu kart. Mogę zobaczyć, dlaczego byłoby łatwo oszukiwać. Gra w ręce. Te wyzwanie, o którym mówisz. Wierzę, że sąd już rozumie naturę tej gry. To się zgadza. To była prosta gra i tyle. Nie. Ty jesteś pewny? Ludzie nie mordują kogoś z powodu prostej gry, panie Justice. Oskarżony, ty byłeś w pokoju na ten moment, kiedy zbrodnia miała miejsce. Ale twierdzisz, że masz powiązania z zbrodnią? No teraz to jest dziwne. Co jest dziwne? Ja zastanawiałem na temat wyzwania tej nocy. Pytanie mnie na temat zbrodni jest przecież przeciwko moim zasadom, w Wysokim Sądzie. Oczywiście, spodziewałem się usłyszeć jakieś objection od obrony. Kompletnie mi to wyszło z głowy. Nie rozpaczaj jeszcze, Justice. Sir? Wright, jest coś, co chciałem się upewnić. A konkretnie twoje powiązanie z tą zbrodnią. I chciałem to usłyszeć od ciebie. Jasne, dlaczego nie? Bardzo dobrze, a jest oskarżony, niech poprawi swoje zeznanie. Jeszcze jedno tylko przyciśnięcie. I uda mi się zdobyć nowe zeznanie. Ja będę milczał na temat morderstwa, ale ja powiem, że nigdy nie dotykałem broni morderstwa. Ciczy? Oskarżony ma prawo odmówić zeznawania. Ja jeszcze nie zapomniałem wszystkiego na temat prawa. Ale dlaczego? Przecież to umieszcza cię w gorszej pozycji. A to twoja robota, aby to odwrócić do góry nogami, prawda? Super. Tak jakbym nie miał... czegoś innego, Droty. Justice, czy nie myślisz, że coś było dziwnego w tych zeznaniach? Czekaj, coś, co powiedział, raczej faktycznie miał dziwnie. Jeszcze jedna rzecz. Ale co to było? Kiedy już się to da ustalić, mam sugestię, żebyś przyznał do dowody. Dowody, które przeczą tym zeznaniom. Sprzeczaj w zeznaniach pana Wrighta, dlaczego? Lepiej które zapisy są nowe. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby pan Wright kłamał w zeznaniach. Czy nie jest bez września, abyś wskakiwać do konkluzji? To jest twój pierwsze przesłuchanie. Uspokój się. Kiedy potrzebujesz więcej informacji, nie zapomniałem przycisnąć. Racja, łapie, jest w porządku. A więc czasowo przesłuchaj to zeznanie ponownie. Dobra, wróćmy do tego stanowiska, co przed chwilą nacisnąłem. O, dobra. I Wright powiedział, że... Aha, właśnie. W odróżnie, jak to już mówiłem w pierwszej serii, w piątej rozprawie, była pewna mechanika, która wróciła dopiero w Apollo Justice, a konkretnie jest to oglądanie dowodu. Dzięki czemu możemy go obracać i w ogóle sprawdzać niektóre rzeczy, jak na przykład... Co jest winogron? Jak długo było minęło od kiedy ja coś takiego piłem? A mówię na to, że pan Wright bardzo lubi to pić. Zamiast się, czy pasuje do, smakuje dobrze z barszczem? No dobra, ale tak konkretnie to... Butelka jest kompletnie pusta. No i... W sumie to tyle. I, ale też pisze, że tutaj ta broń morderstwa ma odciski pana Wrighta na sobie, a więc... Objection! Pierwszy w tej grze. Znaczy, zrobię to przez nas. A więc powiedz, że nie dotykałeś broni morderstwa tego soku z winogron. Prawda? Tak jak powiedziałem. Coś nie tak, panie Justice? Tak źle naszego nowego obrońcy stanowi, że nigdy nie nauczył się, aby udawać kupca. O co chodzi, panie Bane? Ja sprawdziłem tę butelkę, o której mówimy, i ona była pokryta. Odciskałem palcu oskarżonego. Przeciw! Nie puści ma krzyczeć, panie Justice, możemy się usłyszeć! Te twoje krzyczenie sprawia ból uszom sędziego i naszej sprawie. Ale co było z moimi głosem ze stali? Tak czy inaczej. Co jest takiego dziwnego, że jego odciski są na tej butelce? Cóż, to prawda. Przecież odciski nie udowadniają, że on... A one nie miał żadnej rzeczy, gdyby był normalnie odciskiem palców. Ale odciski palców na tej broni morderstwa były do góry nogami. Do góry nogami? A co to ma znaczyć? To znaczy, że on trzymał tą butelkę odwróconą do góry nogami. Jest tylko jeden powód co do tego. Tak. Aby uszkodzić kogoś przy pomocy tej butelki.
David, myślę, że rzeczy wyglądają na coraz gorsze. O, nie widzę żadnego problemu, Justice. He? Jedyna rzecz, która się liczy, to prawda. Jest dobry powód na temat tego wszystkiego, widzisz? Oskarżony, czy możesz wyjaśnić twoje wszystkie palce na tej materiałce do sądu? Ja będę milczał na temat morderstwa. Jak na teraz. No nie jest zbyt pan kooperatywny, prawda? To może uszkodzić twoją sprawę. Jest pewne, że jego nie współpraca. Wymienka z tego, że coś ukrywa. Musi być jakiś powód. Wysoki sądzie, no to, że zapomniałeś o czymś. A co to może być, panie Gavin? Na to zbrodni. Kto jeszcze raportował morderstwo do policji? Zraportował? Ktoś to był oskarżony. Mam right, ale wciąż to jest... Naprawdę? Tak, cóż, po co jest ta plika ze sprawy? Morderca zaraportował to obok miejsca zbrodni przy pomocy telefonu oskarżonego. Obok miejsca zbrodni? A więc spójrzmy na diagram miejsca zbrodni, dobrze? Wiera została zameldowana w małym pokoju, która jest w piwnicy, dwa pokoje pod... znaczy dwa piętra niżej niż poziom piętry, niż pater. Oczywiście, ten telefon nie mógłby tam działać. Skarżony użył schodów, aby wejść na górę, na parter. Telefon był z pierwszego piętra tego budynku. Rozumiem, i to jest ten telefon, o którym zrobiono telefon? Znaczy, zadzwoniono. Oskarżony mógł po prostu uciec z miejsca zbrodni. Ale jednakże on zrobił swoją zadanie jako obywatel i zraportował to komu trzeba. Ale wciąż twierdzisz, że on nie współpracuje? Nie chcę, panie Gaby. Lepiej, żebym nie sprawił, żeby to nam umknęło. Myślę, że prokuratura bawi się przy pomocy naszego klienta na ten czas. Ja cię zapewniam, że nikt nie jest tym bardziej poważny niż... Co właśnie tam mówisz? Oskarżony nie był w pokoju miejsca zbrodnia miała miejsce. Jak możesz w ogóle to wiedzieć? To dobre pytanie, a dokładnie. Odpowiedź jest prosta, wysoki sądzie. Prokuratura ma decydującego świadka. Hehehehe. Jesteś taki dobry, jak mówię, że jesteś. A więc ktoś jeszcze był w pokoju na ten na zbrodni. On musiał być świadkiem tej zbrodni. A więc wszystko to, co wszystko to była tylko rozgrzewka, Justice. Czy jesteś gotowy? Bardzo dobrze. Prokuratura może zostać swojego pierwszego świadka. Okej. Okay. No i ma tak z Barczem przyjść na... Do rozprawy, ale w sumie pamiętam tego Lukaja z pierwszej części, co też sobie tam stał ze stałem na herbatę, więc... O Boże. Niech świadek przedstawi swój imię oraz aut. Wtrzymaj się na moment! Gdzie jest świadek? Przyłączona po prostu przeznaczona przez ten demonicznie wyglądające drogi obrony. Ale już użyłem mało żelu do włosów. Relaks, ludzie. Niech się pani nie boję. Jeżeli jakieś rogi będą wskazywały w twoim kierunku w tym sądzie, my je odetniemy. Ty jesteś pewny? Przyrzekam na mój młotek. Proszę, wyjdź. Czy to nie jest bronia przeciwko są w wysokim stanie? Cóż, jeżeli jesteście tacy pewni, to okej. Okay. A więc teraz prokuratura... Co? Czekaj moment! Czy prokuratura mogła wyjaśnić świadkowi... Berghadnedalia, co? Nie, tak. Ona jest profesjonalistką w wysokim stanie i ma tutaj kilka... gadżetów. A co to mogło być? Nazywam się Olga Orly. Jestem ratownikiem jako kelnerka w tym klubie. A więc dlaczego kamera? Oczywiście to moja duma, aby serwować barsz w imię restauracji, ale także robię, jakby to powiedzieć, inne usługi. No przypuszczam, ale inna z tych serwisów to robienie klientom zdjęć? Da. Jak dla przykładu to. Ty to jest... oskarżony? Dokładnie, na noc braterstwa. Człowiek w niebieskiej białej czapce jest osobą, która jest kaput. No, dokładnie, to jest ofiara. Spokój. To jest dobry kawałek dowodu, który wpadł nam w łapkę. Tak samo wyglądało na to, że tak upadają zimne talerze z barszczem na klientów właściwie. No więc sąd akceptuje to jako dowód. A teraz, świadku, gdzie ty byłeś na noc zbrodnie? Ja byłam w pokoju w kryjówce, tak na nie mówimy. Przepraszam, kryjówce? To jest pokój, który gangsterzy nazywa... w którym gangster, bad guy, został aresztowany. To pokój, gdzie morderstwo miało miejsce. Co? A wyglądasz na razie zaskoczonego, a jakie to słodkie.
Ja wydrukuję to na sądzie drzwi potem dla ciebie. Da, zdjęcia będą ponurowane, a ty będziesz... Podpiszesz je, z których, przy których chcesz kopię. A więc w tym pokoju były trzy... A więc tutaj były trzy osoby w tym pokoju na zbrodni. Ofiara, Shady Smith, pan Wright i... Olga O'Reilly, nasz świadek. A jeżeli pan Wright nie jest samobójcą, to oznacza... Ofiara popełniła samobójstwo? Bardzo dobrze, świadku. Będziesz zeznawać do sądu na temat nocy. Znaczy wydarzeń w tamtej nocy. Ta, bezlitosna noc. Tej nocy klienta poprosił o zagranie w karty. Było zimno, obydwoje gracze byli w swoich szapkach, ta? Ofiara ona grała przez cały czas z ręką na swoim naszyjniku, na szyi. Wtedy ostatnia ręka się zakończyła, ale coś okropnego się stało. Ten człowiek skoczył na ofiarę i udusił go na śmierć. Udusił, jak go upalnął w łeb. Czekaj. Na noc zbrodni duch z powodu uderzenia w łeb. No dobra, nie wnikam, nie? A tak w ogóle kto wygrał? To oczywiste. Dobra, co jest ofiara, pan Smith? To niedorzeczne, ponieważ mam rację, nie może przegrać. Jospis. Może możesz... mieć bardziej racjonalny sprzeciw. O, ale on nie przegrał 7 lat. Uspokój się. Uspokój się, jak to się wydarza. Ja nie przegrałam żadnej sprawy od 7 lat jako prokurator, tak się. I tak w ogóle, mam także dowód tutaj. Jeżeli Winston nie przegrał rozprawy od 7 lat, to współczuję tym obrońcom, którzy mieli rozprawy przeciwko niemu, nie? Nie wygrać przeciwko Winstonowi? Boże. Te monety pokerowe, które leżą na miejscu zbrodni. Ta ręka po tej stronie należy do oskarżonego pana Wrighta. A te, tam dalej, dla ofiary pana Smitha. Żetony, pan mówi? Tak, może tak. Wyobraźcie sobie wojnę pokerową. Twoja ręka jest twoją armią, a żetony to twoi żołnierze. Ja wiem, po tym wszystkim moi młodzi znają mnie jako pokerowa ręka z sądu numer 3. Gdzie oznacza, że pokrywam twarz? A to może to zdjęcie... Wygląda na to, że więcej tych żetonów jest po stronie ofiary. Bardzo dobrze. A więc niech obrona zacznie przesłuchanie świadka. Tej nocy. Dobra, i pierwsze, co mi tutaj nie pasuje, to obydwoje gracze mieli swoje czapki. A nie, czekaj. Aha, bo on ma czapkę i na tym i... Obydwoje mają czapki. Dobra, tutaj się nie przyczepię do tego. Ale zapytajmy na temat tych monet. Żetonów. Coś okropnego? Niech obrona się uspokoi na temat tego życzenia. Przepraszam. Chyba naprawdę muszę uważać na trening swojego głosu. Ale zaraz, pan O'Reilly. Możesz nam powiedzieć, co się wydarzyło? O, ja byłam taka przestraszona. Przestraszona strachem. Ja, super. Ten człowiek rzuci na ofiarę. Ale oskarżony nigdy by nie zrobił takiej rzeczy. No nie wierzę. No ale teraz nie mogę powiedzieć, że słyszałem, że obrona ma jakąś taktykę. Jeżeli to jest możliwe, proszę, przestań mnie zażenować. Wciąż, dlaczego ktokolwiek miałby zrobić coś takiego w grze pokera? Być może to ponieważ oskarżony przegrał grę? Tak. Ogromna przegrana niszczy człowieka. A więc, jak to zawsze smęczy z nami, przegrany... Ma żal do przegranego, wygrany ma problem do przegranego, a i dlatego padł. A więc dalej, wierzę, że już wiesz, co potrzebujesz zrobić. Racja, ser, zostaw to mnie. A więc były tylko trzy osoby na miejscu zbrodni, bla bla, to ofiara, no to co wiemy. No fajnie, bo karma. To już jest kwiecień, jak mogło być zimno? Klucz par, ten klub jest naprawdę bardzo w takim tytule rosjanowym. Na zewnątrz w mieście jest wiosna, ale w środku jest zawsze zimno jak w Rosji. Nie łapię. Znaczy nie pójdę tam. Kiedy dochodzi do tego gorący par, zimno jest najlepszym sezonem, prawda? Na barszcz. Jego naszyjnik? Wierzę, że był jakimś
szczęśliwym talizmanem czy coś? Och, go wiele razy, kiedy grał w tej nocy. Ja musiałby naprawdę nosić go do księżyca i wśród gwiazd. To by pewnie było zbyt małe, aby mieć na swoje szczyt i... To by nie pasowało? Ej, Olana, chciałabym pewną klasyfikację, to jest... Na przedniku, o którym gadamy? Mąci... Wyobrażacie sobie tego zdjęcia, prawda? Nie, rakietę? Oczywiście, ja to widziałem. To prawdopodobnie by był... Wyglądał jak rakieta i dlatego to tak nazwałem. Nie naszyjnik, tylko... Bazując na temat tego beznadziejnego żartu, to ciężkie, aby to usłyszeć. Ciężkie, aby to usłyszeć, czy ciężkie, aby to zrozumieć? A co wydarzyłeś potem? No nie wierzę, no. Ale moment. A naprawdę? Odyszony, mówisz? To dziwne. Ta, normalny klient został, utusił się swoim barszczem. Nie ona ci ten raport pokazuje, że ofiara umarła od uderzenia w głowę. A... Pan O'Reilly, teraz to prawda. Czy byłaś świadkiem tej zbrodni? A... Brawo. Patrzę na to zdjęcie, nie jestem pewien, czy został uderzony. On wciąż przecież nosił czapkę i w ogóle. I tak, to jest fakt, że on został uderzony, wysoki sądzie. I zdaje zdjęcie, które zrobiliśmy ofierze bez czapki, podczas naszego śledztwa. Cóż, to faktycznie szokujące, czyż nie? Ta głowa faktycznie została uderzona. Ale ja nie widziałem, jak to się wydarzyło. Oskarżony on po prostu był na ofierze jego szyi. A naprawdę, panie O'Reilly, ja myślę, że już zapaliśmy twoje małe chlewka. Pani Justice. Przypuszczam, że masz pewien entuzjazm, ale być może powinieneś przemyśleć to jeszcze raz? O co ci chodzi? Ja nie przyznam za wczesność. Jest jedna rzecz w jej zeznaniach, która mnie kopocze. Bardzo dobrze. A to, że powinniśmy kontynuować przesłuchanie... Jest jakaś rzecz, od którą tak się zastanawiam. Ten koniec jest martwy, ale nie przestałem go uderzać. Są te rzeczy, o których musisz być głośno. Bardzo głośno to. Aha, jeżeli teraz obydwoje gracze mieli czapki, no to coś tutaj nie pasuje, nie? Jeden dowód, ja zaprzeczę sprzeczności w tych zeznaniach z wysokiego rzędzie. A dokładnie ten dowód sprzeczy zeznaniom? No, chyba tego nie robię, prawda? No w ogóle. Panie Justice, proszę przenieść swoje... akuzacje. Nie wiem, że wygrałem. No ale przecież no moment. Obydwoje gracze mieli czapki, prawda? No ale jakoś na tym zdjęciu ja nie widzę, że on miał czapkę, prawda? A jeżeli widziała ranę... Nie, coś tu nie gra. Ale przecież tego nie widziała. Ty nie widziałeś niczego, nie mówiłeś wcześniej nic o uderzeniu. Wypadła tak bardzo mi przykro. Musiałam o tym zapomnieć, da? Świadku, lepiej byś uważała na swoje zeznania. O, tata, tak bardzo mi przykro, że tak sądzie. I to jasne rzeczy. Raportowi autopsji, zgadza się z raportem. Oskarżony uderzył ofiarę i wtedy zmienił stanie. I zaczął ją dusić i wtedy brał łatwiejszą robotę. Czyli ją uderzył. Ja faktycznie pasowało. A więc go tusi, wtedy go uderzył? Coś ci jest tutaj dziwnego. No dajesz, mierzę, już wiesz, co mu nie zrobić. Dobra, wiem. Właściwie, nie wiem, ale... No już ja cię pierniczę, no. Nie, bo jeżeli go dusił, to powinno to też być w raporcie autopsji. O grzyb tu chodzi. No nie wierzę, no. No dobra. Ofiara miała cały czas swój naszyjnik. Ale na tym zdjęciu już go nie widać, a na tych wcześniejszych... No jest. Więc coś się musiało wydarzyć. Ty wiesz, jest ta dziwna część, że jest w stanach, o których mówił pan Gavin. Ale co do nie mam nic zrobić? Pojrzostis, mógł pan wyjaśnić ten, o czym pan tak bardzo intensywnie myśli? Przypomnij sobie zastanie, zakazędzie. Ofiara grała z ręką na szyjniku, na swojej szyi. Wierzę, że to co powiedziałaś?
Chyba nie chcesz zrobić sprzeciwu na temat gramatyki świadka. Nie, ale spójrzmy na tę fotografię. Czy widzicie jakikolwiek nasz imię na szyi ofiary? Niezła robota, Justice. Jestem pod wrażeniem. Wiedziałem, że uda ci się to znieść. Ale co to w ogóle oznacza? Jeżeli wierzyć w zeznanie świadka, czy wtedy ten naszyjnik wyparował po śmierci ofiary. Naszyjniki nie wyparowują w sądzie. To jest bardzo proste, kiedy o tym myślisz. Jeżeli naszyjnik zginął, ktoś musiał go zabrać, nie? Zabrać go? Czekaj, chyba nie masz na myśli, że oskarżony wcale nie dosił ofiary. O, po prostu zabrał sobie naszyjnik. To chyba jest dobre wyjaśnienie. Oskarżony, co ty masz do powiedzenia na ten temat? Mów. Tak? Zauważyłem to, ale... Przecież coś wisi na twojej szyi, czyż nie? O, masz na myśli to? Tak, to jest naszyjnik. W tej fotografii. Zdjęcie mojej córki. Jak? Pani brat, ty masz córkę? Potwierdziliśmy Przepraszam. Potwierdziliśmy to do aresztowania. Zdjęcie z tego... naszyjnika to faktycznie jest zdjęcie córki, pana Wrighta. A więc pan Wright ma naszyjnik także? Dlaczego ja kupuję to jako pewność siebie? A więc teraz, jeżeli wynikiem z tego pokera prowadzi do morderstwa, być może będziecie usłyszeć więcej na temat tej gry? A więc te chyba nie będą raczej potrzebne. Przecież to ułatwia troszkę zgruszony przegrał, prawda? Pan O'Reilly! Będzie zadawać do sądu na temat tej gry zagraną pomiędzy ofiarą a oskarżoną. Poważna rywalizacja. Gra zaczęła się z 3500 punktami w tych żetonach na każdego mężczyzny. Te żetony mają dwa rodzaje, małe i duże. Osoba, która wygrała, jest ofiara. Z ostatniej ręki oskarżony grał przy pomocy użył wszystkich żetonów, ale przegrał. Na moment, kiedy przegrał, złapał butelkę ze stołu i... Dokładnie, spadł na to zdjęcie. A to, że to wygrała jedna strona. Jak są dwie, poker... Poker był żywciem oskarżonego. Porażka musiała go naprawdę uderzyć. Ile razy ja to usłyszałem, te słowa. Zrobiłem to z powodu gniewu, Wysoki Sądzie, ale teraz żałuję tego zrobiłem. Naprawdę, bardzo często to słyszę. Być może sędzia ogląda zbyt wiele rozpraw. Starych filmów na temat rozpraw. Pan Wright powiedział, że nie przegrał żadnej... nikt nie przegrał od 7 lat, więc jego zostania nie mogą się mylić. A gdy to na tym zdjęciu, to te żetony, których potrzebowaliście. Da, oczywiście. Coś dziwnego jest na tych żetonów. Powinien ją przycisnąć bardziej? Być może możesz wyjaśnić na temat coś na temat tych guzików? Wyjaśnić? O co jest tutaj do wyjaśnienia? Niech przestanie poprawiać te włosy. Żetony do pokera są żetonami do pokera. Nie ma dziwnego. To nie są żadne ryby ani chipsy. Ani żeton złapany z haka. Dzięki. Teraz tak jak ją przycisnąłem, to lepiej bym o coś zapytał. A więc czym są w ogóle... Ile są warte te żetony? Czy są w dolarach, rublach? Nie. Wszystko, co jest mówione, to jest na temat gry, nie hazardu. Być może to jest ciężkie dla kapitalizmu. Są dwa rodzaje żetonów. Za 100 punktów i za 1000. To nie znam pieniądze, a? Justice. Sir? Nie uznajesz jej komentarza interesującego? No, raczej tak, sir. Lepiej, aby dodał to do zeznań. A więc, czy obrona chce, aby świadek dodał to do zeznań? Zawsze chcę, aby coś dodali do zeznań. Tak, myślę, że to zasługuje, aby na to popatrzeć. Dawaj, do zeznań. Wierzę, że nam uda się coś dzięki temu zrobić. Bardzo dobrze, świadku, czy możesz być taka miła? Tak, Wysoki Sądzie. Okej. Ale... Dobra, to nie jest dziwne, żeby on miał aż tyle żetonów po jednej stronie. Czy pewna, że ofiara wygrała? Absolutnie pewna?
to, że nasz nowy prawnik jest raczej szokowany. Spójrz na to zdjęcie wystarczająco, gdzie mówi, że wygrał, jeżeli nie jesteś w przedszkolu. Tak dla pewności, czy możesz wyjaśnić problem dla sądu? Oczywiście, Wysoki Sądzie. Na tym zdjęciu widzimy małe żetony i duże żetony. Powiedz mi, które są warte za 1000? Dlaczego te duże, oczywiście? Halo. No tak, pomyślałem, ale wtedy to totalnie się nie dodaje. Czy totalnie? Totalnie? Mhm. A więc popatrzmy na to, co na światek. Dopiero co powiedziałem. Każdy to zaczyna z 3500 punktami w żetonach. Jeżeli połączymy obydwie te ilość żetonów, to będzie 7000 punktów. Tak. Z mojej kalkulacji to faktycznie wygląda na to, że... No cóż, zobaczmy. 3 plus 1 razy 5... Przenieś piątkę. No tak, stąd jest jak zadzie, już. Spójrzmy na to zdjęcie, które pokazuje wszystkie żetony. Jeżeli te długie żetony są warte 100 punktów, a małe są warte 100, a ty dodasz ich wszystkie, no jak wiem co jest? Po prostu sam to oblicz, chyba nie jesteś w przedszkolu, czyż nie? 10600. Te żetony się nie dodają. To jasno przecież zostanie świadka! Ale dlaczego? Jak to możliwe? Dokładnie sprawiedliwość, znaczy justice. Jak to? Teraz jak już wiesz co, musisz powiedzieć dlaczego. Racja, jest tylko jedno możliwe wyjaśnienie tej sprzeczności. Punkty startowe się mylą, te żetony się inaczej liczą. Każdy człowiek zaczął grę przy pomocy 3500 punktów. Jeżeli te żetony faktycznie jest tyle, ile jest na fotografii, wtedy jest tylko jedna odpowiedź. Co, a wiesz jaka? Wartość tych żetonów jest na odwrót. Że jak? A więc co, chcesz wiedzieć, co ja myślę? Te małe żetony są warte 1000 punktów, a nie te duże. To jest szaleństwo! Pokażmy to fotografię z żetonami. Tutaj przecież 6 małych i kilka dużych. Dlaczego to sprawia, że jest 7000 punktów, jeżeli dodamy? Doskonała robota, Justice. Już prawie udało ci się uznać to wszystko. Cóż, nie jestem szczęśliwy, że to jest tam samochód podziała. Ale czekaj! Przecież ta wartość żetonów nie zmienia niczego. Dokładnie, ofiara wciąż ma więcej punktów z twojej talii. Uuu! No dokładnie. Jeżeli małe żetony są warte za 1000, a te duże tylko 100, więc zrób małą matematykę. Dodajmy punkty po każdej stronie zestawów. Ofiara pan Smith ma 2900, a oskarżony ma 4100! A więc teraz, na to, że pan Wright wygrał na noc... na tą noc. To jest niemożliwe! Mój klient nie miał żadnych powodów, aby zrobić ofiarę. Po tym wszystkim... Dobrze, już wygrywał! Yeah! Więc teraz, pan O'Reilly, musisz jałaś wiedzieć na temat prawdziwej wartości tych żetonów. Przecież, skoro byłaś na tym miejscu zbrodni, czyż nie? Spokój! Na to, że nasz oskarżony raczej nie ma już zwykłego motywu, a pan Wright przypuszczał, że jest niewinny. Znaczy, nie wiem, ta porażka panna Wrighta nigdy się nie wydarzyła. Nie! A teraz musimy zapytać ciebie, czy możemy ufać zostaniu świata. Kto był? Nie, przepraszam. O co chodzi panu O'Reilly? Ja nie chciałam tego mówić, ale właściwie widzicie... Widzieliśmy co panu O'Reilly? Co widzieliśmy? W tej ostatniej ręce było oszukaństwo. Jakie oszukaństwo? Oszukaństwo? Masz na myśli, że... Niech pan nie masz na myśli, że nie był jakiś trik? Czekaj, czy ty masz na myśli, że było to na temat kasy? Przecież to sama rzecz. Tak, tam było oszukiwanie w ostatniej ręce. Dlatego ta gra zakończyła się w taki sposób. Super, po prostu super. Najpierw mamy kłamanie, teraz oszukiwanie. Cóż, ta sprawa faktycznie wygląda... zmierza w dobrym kierunku. Aż mnie to nie interesuje. Dziadku, czy możesz zostawać na temat sądu? Bo jestem na temat tego oszukiwania w ostatniej ręce. Ostatnia ręka. Ostatnia ręka, obydwoje ludzie mieli full house. Czyli było te, jeżeli tutaj jest cztery tych samych kart w zestawie, od asa do króla. Jeżeli spojrzysz na obydwoje ręki facetów, to oszukiwanie jest bardzo oczywiste. Na tym momencie gra była pod argumentem. Da, oskarżony, trik oskarżonego został ujawniony. Wziął butelkę do ręki, biedny pan Smith. Pan O'Reilly, dlaczego nie podziałałeś sądowi na temat tego od samego początku? Pomyślałem, że czuję jakąś tu przykrywkę. No więc dobrze, a więc też odrzucić te jej schowki. Full House jest bardzo dobrze buktowany. To niezbyt łatwe, aby coś takiego mieć z mojego doświadczenia.
To ważne jest sobie. Bardziej pokazuje, że trzeba mieć jakieś dziwne taktyki, aby to zdobyć. Panie Gavin? To jest Full House. Prawnie że nikt nie wiesz, nic to pokaże? Nie mogę powiedzieć, żeby jego ciało było w twojej sprawie czy karierze. O to takie, czy jestem jakimś sekret, czy to jest jakiś sekretny sąd na temat pokera? Justice, ty wiesz, znasz termę jedna para, dwie pary i trzy tego samego rodzaju, prawda? Tak, nie ma żadnego problemu. Dwie karty z tym samym numerem sprawiają parę, a trzy takiej samej, że są... no, czy takiego samego rodzaju. Bardzo dobrze. Rozebrać sobie rękę z jedną parą i trzy tego samego rodzaju. To jest Full House. Nie ma tak powiedzieć to dokładnie w tym samym momencie. Znaczy, bo ja chciałem to tak powiedzieć ogólnie, że to zdjęcie to jest Full House, a Krystof powiedział to samo, nie? Więc brawo, ja. No faktycznie, nie będę łatwiej do zrobienia. Ale jeżeli popatrzymy na obydwoje graczy na tych, ten... Wow. Oni mają obydwoje Full House. Zapomnieliśmy, że jest jedna łatwa sposób, aby mieć Full House i być niepokonany przez 7 lat. Oszukiwać. Obrona może przesłuchać świadka. Jeżeli oszukiwam w ostatniej ręce, to wciąż zostaje jedno ważne pytanie. Pan Wright przegrał rękę. Kto używa w profesjonaliście, który przegrywa, kiedy oszukiwa? Oszukuje. No w sumie logiczne, nie? Ostatnia ręka, bo dwoje ludzie mieli Full House. Jest tam 4, to ja wiem. Jak to jest jasne? Da, cóż, oskarżony. On grał, miał piąty kasa. Piąty kasa? Ja wciąż pamiętam obydwoje ich ręce bardzo dobrze. Ręka pana Spiffa miała 3 asów. A pana Wrighta 2. Oczywiście oszukiwanie było oczywiste. Być może powinien powiedzieć w ręce. Bez egzondzie, być może można dodać zestań? Bez żartu pana Payna. Bardzo dobrze. Niech świadek doda to do swoich zestań, proszę. Ręka pana Spiffa miała 3 asy. A pana Wrighta 2 to jest w sumie... No dobrze, Fradek się pomylił. Pomylił? Ale moje imię... Spójrz na ten kawałek dowodu, przecież on przeciął jasno twoim zeznaniom. To jest zdjęcie żetonów, czyż nie? Justice. Być może mógłbyś wyjaśnić sądowi na temat tego, co jest problemem. I nie chcę, aby użyć swojego palca, aby wskazać ten punkt. Tak, proszę, pokazać nam jakąś sprzeczną na tym zdjęciu. Co dokładnie przeczy jest dziwne w tych zeznaniach? Panori, twoje zeznanie, jak to powiedziałeś coś takiego. Ręka pana Spiffa miała 3 asy, a jak możesz zobaczyć, przecież ręka ofiara ma tylko 2 asy. Cóż, być może świadek po prostu był zdziwiony. Być może to ręka oskarżonego miała 3 asy. Jakoś nie widzę. Tak, więc spójrzmy jeszcze raz na ten dowód. Jak możesz zobaczyć, oskarżony miał także 2 asy w swojej ręce. A więc jest piąty as? Nie, ja widzę oczekiwanie, że jest w porządku, ale chyba tylko w tej sali sądowej. Dwa asy w rękach graczy sprawiają, że są 4 asy. Bardzo ciężki dowód na oszukiwanie. Czekaj, proszę. Jeżeli to jest prawda, ja go widziałam, to ten piąty as. Oni oszukiwali, przeczekam wam. To jest dziwne. On musi kłamać, ale wciąż jest bardzo pewny siebie. Musisz zaufać swoim instynktom, panie Gavin. Ty wiesz... Jakie kłamstwa są w sklepie przed tą na tej rozprawie? Wysokie sądzie, jeżeli mogę, mam pewną sugestię. A co to może być, panie Gavin? Jeżeli panu się przeszkadza. Być może możemy sprawdzić aktualny stan kart? Kart? Panie Bain? Tak? Ręce graczy na tej noc są bardzo ważnym dowodem, czyż nie? Obrona poprosi, aby pokazano wszystkie karty dla sądu. Bardzo dobrze. Prokuratura pokaże te wszystko jako dowód. A więc co sprawdzimy? Rękę ofiary? A być może oskarżonego? Jeżeli te karty nie udowodnią oszukiwania, nic nie udowodni. A więc? Które ręka jest bardziej podejrzana? Oskarżonego? A więc zobaczmy najpierw rękę pana Wrighta. Obrona, chciałby zobaczyć rękę oskarżonego. Bardzo dobrze, pani. Twoje wody. Ej, tak w zasadzie. A więc teraz, zobaczmy co my tutaj mamy. Racja, ser. Kiedy oglądasz zawody, bądź pewny, że sprawdzisz się pod każdym kątem. Spróbuj używając tych rzeczy do okręcania. One powinny dać ci lepszą perspektywę na temat tej sprawy. Okej, a więc zróbmy to. Kolor tył tych kart jest czerwony. Z jakiegoś powodu pomyślałem, że oni używali niebieskich kart w ostatniej ręce. Czyż nie, panie Gavin? He? Jak to było? Dobra, wracamy.
Cóż, czy obrona znalazła coś dziwnego, czym chcielibyśmy powiedzieć sądem? Nie, dopóki nie liczysz pewnego zdziwienia. Być może lepiej zobaczymy rękę ofiary, he? Oczywiście, ty możesz zawsze zobaczyć te karty jeszcze raz. Cóż, a więc którą rękę chcę zobaczyć? Przypuszczam, że po prostu zobaczy rękę ofiary. W tym względzie obrona prosi o zobaczenie ręki pana Smitha. Dobrze. Nie martw się, Justice. To zawsze pójdzie gładko. I tutaj jak byk widać. Ty co? W tym względzie, proszę zobaczyć na to. Jedna z ręk z kart ofiary ma inny kolor z tyłu. To jest niemożliwe. Ale ja przecież dałam te karty do ręki Wrighta. Co to ma do ręki? Nie. Ja powiedziałam. W tym względzie, panie Gabi, tak? Pora mi powiedzieć, jaka jest najłatwiejszy sposób, aby oszukiwać w pokerze? Aby oszukiwać? Ja ci powiem. Jest. Trzeba po prostu mieć pewnego przyjaciela, komrada, jakby to powiedzieć, towarzysza. I po prostu wymieniaj osobę, która się wymienia. Oho! Czekaj, więc może myślisz, że... Ten świadek pana Aurelii... Ona jest ona oszukuje. Jest profesjonalnie. Nie! Spokój. Fokus, Justice. Musisz się skupić na temat jej i mam nadzieję, że to zamknę. Co sądzisz? Proszę przypomnieć sobie zeznania, które właśnie usłyszeliśmy. To jest niemożliwe. Ale przecież sama dałam te karty do ręki Wrighta. A więc panna Olga Reilly? Przyznała się do oczekiwania. Nie mój klient, ale ofiara, pan Justice Smith! Nie tylko że ona oszukiwała, ona także bardzo jest nadzieją oczekiwistą. A więc to chyba nie jest ciężko sobie wyobrazić powiedzenie między nią a ofiarą. Łooo, co? Czekaj, czy ty masz na myśli, że obrona nie jest... że obrona chyba nie oskarża świadka pana Aurelii, czyż nie? A więc czas na sprawiedliwość! Jest tylko trzy ludzie, którzy byli w tym pokoju na miejscu incydentu. I że pan Wright nie jest winny, to oznacza... Tak, właśnie jestem. Obrona uważa pana świadka pana Aurelii za morderstwo. No to brawo, Justice. Panie Payne, gdzie jest twój świadek, pana Olga Aurelii? Nie, powiedzą, że zemdlała, stracił przynajmniej w zakładzie. Panie Justice? W zakładzie! Na to, że udało ci się udowodnić pewną możliwość dla sądu. Jedna sugestia połączenia pomiędzy świadkiem a ofiarą panem Smithem. I oznacza? Ten sąd jeszcze się wstrzyma z werdyktem dla oskarżonego na ten moment. Nie, co? Zrobiłem to, udało mi się. Nawet nie widzę żadnego punktu, aby przedłużyć rozprawę na ten dzień. Prokuratura potrzebuje więcej rzeczy... CO?! Pan Wright? Nie możesz jeszcze zakończyć rozprawy, co sądzie. Jeszcze nie. Co za no, jeszcze teraz gadam? Pomyśl, jeżeli jedna z tych kart miała inny kolor z tyłu, nie zastanawiasz się, co to oznacza? Co mówisz, próbujesz zrobić, pan Wright? To jest sprzeciwy na temat tego, kiedy mają się zdjąć z haka? Niedorzeczne. Panie Payne, ty ze wszystkich ludzi powinieneś wiedzieć, że pan Wright ma talent do bycia niedorzecznym. Mimo, że powinniśmy usłyszeć więcej na ten temat, zostawmy fakty na tej gry. Jak już wcześniej zostało powiedziane, my mieliśmy dwie talie kart na tą noc. No to zostało powiedziane wcześniej. Dwie talie kart w tym klubie mają dwa różne kolory, niebieski oraz czerwony. Jeden kolor dla jednego zestawu. I dlaczego używaliście w ogóle innych kolorów? Gdyby używaliśmy tego samego koloru, to mogłyby się łatwo nam pomieszać. Używasz innych kolorów, ale one wciąż się poruszały. Używaliśmy czerwonej talii tą noc. Rozumiem, ale to dziwne. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że ty używałeś niebieskich kart. Tak, ja także. Jestem pewny, że ktoś powiedział coś takiego na temat niebieskich kart. No i co? Ostatecznie te karty się pomyliły. Co oznacza, że tam było oczekiwanie. Ta karta faktycznie wygląda na to, że była w tym zestawie. Wciąż ta karta ma pewnie dwa poważne pytania. Apollo? I tak? A więc odpowiedzmy na pierwsze pytanie, dobrze? Pomyśl, w tej ostatniej grze, kiedy karta została podmieniona? Kiedy? Są tylko trzy możliwości tutaj. To mogło być przed morderstwem. Po morderstwie, w trakcie morderstwa, albo po morderstwie. Co ta? To byłoby bardzo oczywiste, panie Wright. Oczywiście, że to było po zamienieniu. O! Chyba jest proste jak dla ciebie, panie Payne, a być może nie? Nie! Chciałbym to usłyszeć, co Apollo ma najpierw do powiedzenia. Kiedy ty myślisz, że te karty zostały zamienione? Kiedy karty zostały zamienione? No tak, na logikę. Przed morderstwem. To i tak byś... Inaczej.
tyły kart były cały czas widoczne, prawda? Więc nawet gdyby zamieniono po morderstwie, to i tak musieliby wziąć czerwone karty. W trakcie morderstwa przecież by się zorientowali, że ktoś ma niebieską talię, że albo by Phoenix zobaczył u Smitha, że ma niebieską, albo Smith by zobaczył, że ten ma niebieską, tak? Więc byłoby, że ej, przecież masz inną talię, o sorry, wezmę czerwoną, nie? Więc to chyba jest oczywiste, że być może wydarzyło się po morderstwie? Jaki objection? Ty co to za niezależność? Jaki jest punkt oczekiwania po tym, jak ręce się zamieniły? To wszystko głupie. Tak, ale powiedz mi, jak ty zamieniasz kartę w trakcie gry? Ja, to chyba jest raczej głupie, a nie bardziej niemożliwe. Co mi to dajmy, synku? Jest bardzo głupie, że twój świat, ale wciąż nie niemożliwe. O, nawet kiedy tył kart jest innego koloru? Gdyby ciągnął tak w trakcie gry, chyba zostałoby zapany bez żadnego czasu, he? Bardzo prawdziwe. To oznaczało, że niebieska karta w tym pytaniu została pomniona po tym, jak karty są pokazane, po morderstwie. Okej, to chyba naprawdę staje się bardzo głupie i w ogóle szalone. Zapytać się teraz, jaki jest punkt, aby oszukać po grze? Kto mógłby to zrobić? Kto? Dokładnie, to jest jedno z tych tajemniczości przed nami. A jest jeszcze inne? Tak, bardzo proste. Wciąż bardzo ważne pytanie, które trzeba zadać. Kto zamienił tą czerwoną kartę na niebieską kartę? Kto? Gra, morderca, no i to zakończone. Ofiara jest martwa. Tylko dwie pozostałości w tym pokoju. Żywe, tak. Oskarżony Phoenix Wright i nasz świadek Olga Aurelii. Okej, a więc kto zamienił te czerwone karty na niebieskie? Złoker zmienia te karty? Nie był pan Wright, oczywiście. Ale cóż, to nie wygląda na to, że także mogła być Olga Aurelii. Ty co, ty gadasz? To chyba faktycznie logiczna konkluzja, przyznaj się. Jak na obronę, musi mieć pewnie sens, że... Myślałem, że ty sprawisz, że to będzie pan Aurelii. Tak, ja wiem. Ale ona była osobą, która dawała kart, prawda? Ja po prostu nie mogę wierzyć, że ona powinniłaby się dawać zły kolor kart. A jeżeli karty są zapomnione w trakcie rozgrywki, to byłoby oczywiste. No jest coś, czym chciałby się pan podzielić, panie Wright? O, moje przeprosiny, Wysoki Dędzie. Ja po prostu myślałem, jak wiele zabawy z tego wszystkiego mam. Zabawy? Jak ty możesz się do tego przyznawać? To chyba nie jest dobry powód, aby przyznać wszystko mi sądem. Jeżeli osoba, która podniosła te karty, nie była oskarżona ani pani Aurelii, to kto to był? Tak, cóż. To jest dobre pytanie, czyż nie? Dokładnie. Wierzę, że już udało nam się zobaczyć. Poprowadzić sprawy w nowym kierunku. W nowym kierunku? Udało nam się to ustalić. Dokładnie. Po tym morderstwie ktoś podmienił te karty w ręce ofiary. I ten ktoś zrobił dwa poważne pomyłki. Jedyne, że powiesz nam na temat tego, że po pierwsze pomylił ten kolor kart. Ponieważ osoba, która zrobiła, nie wiedziała o tym, że te karty mają były używane z dwóch różnych realii. Drugi powód była numer tych kart. Racja. Osoba podmieniła tylko... Ja bym tego asa z królem. Jedyne, czego ktokolwiek to podmieni, nie spodziewał się, że tam będzie piąty as po tym wszystkim. A oni wszyscy wiedzieli, że ta gra będzie wygrana przy pomocy Full House'a. A więc po prostu wzięli króla z innego stołu i podmienili. Ale to nie jest żaden problem, bo na tej sprawie ta osoba nie istnieje. Prawda, aż do teraz, ale ty musisz przyznać, że jest możliwość dla czwartej osoby. Być może jest co więcej, bardziej niż tylko możliwość. Był tam po prostu ktoś jeszcze na miejscu zbrodni. Czy jak? Po prostu powiedz, kto to był, Phoenix. Wierzę, że sędzia będzie mówił zaraz prawdziwie. Ty naprawdę sprawiasz rozprawę bardzo niedorzecznie, panie Wright. Ta sprawa idzie naprawdę w bardzo dziwnym kierunku. A konkretnie, że na noc incydentu tam były tylko trzy osoby w tym pokoju. Wierzę, że ten nowy dowód, powiedzmy, odwróci wszystko do góry nogami. Problem jest to, że ty wybrałeś, a podzieliście tą informacją dla tego sądu. Przypuszczam, że to jest problem, tak. Sąd robi sobie jak na razie przerwę. Panie Gavin, chcę zobaczyć pana w swoich pokojach podczas tej przerwy. No to koniec, Wysoki Sądzie. Bardzo dobrze, a więc rozprawa wznowi się za 20 minut. To było niespodziewane, panie Wright. Żeby nagle twierdzić, że pan była inna osoba na miejscu zbrodni? Muszę zapytać, czy to jest prawda? Cóż, teraz myślę, że ty raczej powinieneś znać odpowiedź. Niby skąd? A, będzie takim tajemniczym, czyż nie? Bardzo smutne, że to nie jest czas na tajemnicę. Po prostu chcę o to, abyś pozwolił nam po prostu bronić cię jako... abyś zostawił obronę swojej obronie na przyszłość. Inaczej nie mogę zagadać, jak to wyjdzie. Widzę, że nie zmieniłeś się ani w ogóle, Christoph. Sprawiedliwość. Justice. Tak, ser? Sędzia, wezwał mnie właśnie do swoich pokoi, a więc po prostu trzymaj się.
Dobrze ci poszło, Apollo. Mogę cię tutaj o coś zapytać? Jasne. Ten naszynik, który nosisz, czy to naprawdę jest twoja... Jest naprawdę twój, panie Bright? A, zastanawiasz się, dlaczego to barowało nagle z... od ofiary? A więc proszę, można sobie spojrzeć. To jest zdjęcie mojej córki. Ja jestem bardzo zaskoczony, żeby usłyszeć, że ty masz córkę. Większość ludzi tak ma. Być może... spotkasz ją w pewnego dnia. Jeszcze na pytanie. Osoba, która oszukiwała tej nocy, to odpowiesz ty? A ty co myślisz? Ty wiesz, co wydarzyło się 7 lat temu, czyż nie? To nie jest dziwne, żebyś myślał, że mogę oszukiwać. Ja nigdy, szczerze, ja... Ale to jest dziwne, że on był niepokonany przez 7 całych lat. Chcesz wiedzieć coś jeszcze? Jest tylko jedna... Tutaj była tylko jedna gra, kiedy ty możesz narodę złej kartę i wciąż wygrać. Poker. Nie? No widzisz, poker jest na temat czytania swojego przeciwnika. W ten sposób jest. Tak samo jest jak na rozprawach. Poker jest jak rozprawa? Wyobraź sobie, jeżeli uda ci się ustalić, w jaki sposób myśli twój przeciwnik, ty możesz wygrać. Cóż tak, ale to jest raczej trudniejsze niż wygląda. Myślę, że nie. Wydaje mi się, że każdy ostatecznie ujawnia swoje prawdziwe myśli na samym końcu. Ich język ciała może być bardzo wskazówką dla nawet informacji. Chyba, że sobie, że mnie zarytujesz. Ten świadek dla przykładu pana Aurelii. Ona bardzo często dotyka swojego tyłu na szyi podczas pewnych części jej zeznań. Zauważyłeś? Nie. No dalej, kto by zauważył coś takiego? Słowa, nawyki, zdziwienia. To wszystkie informacje, które możesz odczytać. To jest sekret zbyt grany, Apollo. Ktoś mnie tego nauczył i teraz ja przekazuję ten sekret tobie. Ale ja jestem tylko wartościowym, ale tutaj nie masz tej możliwości, abym zobaczył te sygnały. Nie możesz to zrobić. Ty po prostu jeszcze o tym nie wiesz. O czym on teraz gada? Ale zrozumiesz, wkrótce. A, prawie zapomniałem. Jeszcze jedna rzecz. Na temat tej sprawy. Bo nie wiedzieć, że ja nie powiedziałem ci prawdy. Co? Wiedziałem. Mam moje powody oczywiście, ale... Ale chyba powinny być wszystko ujawnione. I Apollo, ja potrzebuję ciebie tutaj, broniącego mnie. Potrzebuję twojej mocy. Mojej mocy? Nie mam żadnego pojęcia, że moje stale... głos ze stali by jest taki specjalny. To już znaczy czas. Prawdziwa rozprawa zaczyna się właśnie teraz. Zrób co tylko możesz. Ale prawdziwa rozprawa zacznie się dopiero w następnym odcinku.